ustalenia z tymi stronami. Jeszcze raz powiem to, bo to jest ogromna przyjemność powiedzieć te dwa słowa. Magda Unę. Bardzo się cieszę, że spędzimy razem na jakiś czas. Droga Magdo, bardzo dziękuję Ci. Oficjalnie i publicznie prywatnie już dziękowałem, że po pierwsze zgodziłaś się przyjąć honor bycia częścią jury Grand Prix Comeda festiwalu. Mało tego, że postanowiłaś być z nami dłużej, od samego początku do końca. Tak czujemy się w tym Ostrowie, że widzimy Cię na ulicach, w kawiarniach, maszerującą, oglądającą, rozmawiającą. Państwo, Magdy w tężni, u masażysty, zdradzam już ulicy. Fryzjera. U fryzjera, ale jaka fryzura? Tylko w Ostrowie takie są fryzjery. Chciałbym zacząć, że mam też takie poczucie, ponieważ siłą rzeczy pracując przy tym festiwalu jestem z Wami, jestem z naszymi gośćmi, witam wspaniałych gości, są Państwo Kuźniakowie, jest Konrad Aksinowicz, jest Janek Młynarski, pewnie gdzieś tam poukrywani Państwo Lachowie, Grażyna Błęcka-Kolska. Wielkie brawa dla naszych cudownych gości. Ostrowa i wyjątkowość Magdy Humer, że niezależnie o której to jest godzinie, nieustannie ktoś do Ciebie podchodzi. Mam wrażenie, że traktują Cię jako taką dobrą znajomą. Opowiadaj, i to są i osoby już z dużym doświadczeniem, i bardzo młodzi ludzie. Jak to odbierasz Ostrów i te spotkania właśnie? Ostrów bardzo mi się podoba. Ja nie mówię tak dlatego, że wypada tak powiedzieć, żeby być miłym i uprzejmym, tylko naprawdę, naprawdę przyjęliście mnie Państwo tak serdecznie, czego aż takiej serdeczności się nie spodziewałam, a potem jest to taka piękna pora roku, kiedy wszystko zaczyna być zielone, kiedy jest po prostu pięknie nasz hotel, hotel Comeda jest blisko parku, tam jest tężnia i wszystko mi się podoba. Przyjmujesz, bo od tego to jednak ci, nasza rozmowa będzie na różne tematy, natomiast jak przyjmujesz tę ideę zamknięcia w kinie jednak, bo to są zadania poważne, wymagające i skupienia, i jednak sformatowania się jako widz kinowy, do słuchania muzyki w filmie plus kino, muzyka jest najważniejsza. Jakiego rodzaju bycie jurorem i oglądanie filmów, jakiego rodzaju to jest doświadczenie? No szczerze mówiąc, myślałam, że mam młodszy kręgosłup. Czyli myślałam, że to siedzenie przez wiele godzin i oglądanie filmów nie będzie aż tak bolało, ale czysto fizycznie. Bo jeśli chodzi o to, że mogę obejrzeć tyle filmów, spotkać tylu ciekawych ludzi, to jest nadzwyczajne doświadczenie. Mam niesamowite zaległości. Jeśli chodzi o oglądanie filmów, od czasów pandemii właściwie nie chodzę do kina i pomyślałam sobie, że to jest wspaniała okazja, żeby te zaległości nadrobić. Także bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Poza tym Ty jesteś takim człowiekiem, który umie namawiać. Na temat filmu, bo myślę, że już Państwo wiecie, ale żeby dać nam komfort, żebyście i Państwo mogli się włączyć do tej rozmowy i żebyśmy nie musieli tak nerwowo spoglądać na zegarek, więc ci, którzy się wybierali na piosenki o miłości, nie wiem, czy Państwo wszyscy już doczytaliście, że pół godziny później się rozpocznie seans, żebyśmy mieli komfort porozmawiania, czyli o godzinie 18, a nie, czyli, nie wiem, pół godziny później może Magda się da nam napisać autograf, no, zobaczymy, będziemy prosili. No ale drążąc ten temat, właśnie muzyka w filmie, kojarzysz się z wieloma energiami twórczymi, tak chciałbym powiedzieć, najistotniejsza, ja właściwie nie wiem, co jest istotne tak naprawdę, ale o tej Twojej wszechstronności to za moment, ale stosunkowo najmniej z kinem,
mało pracowałaś w filmie fabularnym, bo przypominam, że tutaj oglądamy, w konkursie startują filmy fabularne, pełnometrażowe. I jak ty, a jesteś osobą nadzwyczajnie samoświadomą muzycznie, jakiego rodzaju doświadczeniem jest w ogóle oglądanie filmów i czym jest, to jest takie pytanie bardzo ogólne, ja zdaję sobie z tego sprawę, czym może być muzyka w filmie? No, może być wszystkim, może ten film uczynić coraz lepszym niż był bez muzyki i może uczynić gorszym niż był bez muzyki. Także że zadanie kompozytora filmu jest nieprawdopodobnie odpowiedzialne, bo muzyka, dobra muzyka, wspaniała muzyka jest po prostu duszą tego filmu. Bardzo często jest tak, że zapominamy już, o czym był jakiś film, prawda? O czym było, nie wiem, Kobieta i Mężczyzna, czy o czym było, no, 100 tysięcy, wszystkie filmy Felliniego. A pamiętamy muzykę Nino Roty, która może także istnieć samodzielnie. Myślę, że muzyka w filmie jest zresztą nieprawdopodobnie ważna. Jak i muzyka w życiu w ogóle. No właśnie, nie wiem, czy ktoś z Państwa był na filmie, który po raz pierwszy w Polsce został pokazany na festiwalu Grand Prix Comeda, o Ennio Morricone. Ktoś był z Was? O, pięknie, wspaniale. To wiecie, czym mówię, że kiedy oglądaliśmy ten film, to naraz, ja miałem szczęście po sąsiedzku, obok Magdy, oglądać Ennia. Pamiętamy, nawet jeżeli ten tytuł nie wybrzmiewa, tak, czy część filmów nie docierało w ogóle do Polski, że my znamy te tematy, że ta muzyka jest w nas, jest jakąś częścią organiczną pamięci. Tak, to już jest na zawsze w nas i niekoniecznie musimy niestety wiedzieć, że to był wielki pan Ennio Morricone. Tylko wiemy, że ta muzyka kiedyś sprawiła, że czuliśmy się trochę lepiej. I to już jest bardzo dużo. A jak muzyka przywędrowała do ciebie? Jaki to, który to był moment? Muzyka do mnie przywędrowała chyba razem z moim przyjściem na świat. Dlatego, że ja zawsze mówię, że na świecie było trzech śpiewaków. To był Nat King Cole, Frank Sinatra i mój tata. Mój tata miał nieprawdopodobnie piękny głos, cudownie śpiewał, grał na fortepianie i znał wszystkie stare przedwojenne piosenki. Więc ja właściwie od najwcześniejszego dzieciństwa słyszałam Tango Nocturno i Już Nigdy i Ta Ostatnia Niedziela. I teraz być może dlatego jestem taką wielbicielką programu Jaśka Młynarskiego, który też jest tutaj. Dziecko rodziło się przy nim, dzisiaj dorosły człowiek. To on robi po prostu wspaniałe programy w tym Radio Nowy Świat i przypomina tamte wielkie pieśni, za co jestem mu bardzo, bardzo wdzięczna. Potem także studiowałam piosenkę tego czasu mojego przedszkolnego i jest taka w rodzinie historia opowiadana często, że kiedyś jako mała dziewczynka z larkoczykami, nie wiem, miałam 5 lat, jechałam tramwajem i ludzie się strasznie kłócili i było bardzo tłoczno. I ja nagle zaśpiewałam, kiedy rano jadę 18, chociaż ciasno, chociaż tłok i na prawy most, na lewo most. I cały tramwaj zaczął śpiewać i wszyscy się pogodzili. I to był może mój pierwszy sukces artystyczny. Dziewczynki, zwłaszcza z takiego domu, z takim tatą, pięknie śpiewają, marzą, żeby być piosenkarkami. O estradzie, o koncertach, o spotkaniach z ważnymi ludźmi, ale no najczęściej nie zostają. A Magda Umek została. Ale i odwrotnie, nigdy nie marzyłam o tym, żeby śpiewać. W ogóle mi do głowy nie przyszło, żeby chcieć śpiewać z takim substytutem głosu, jaki mi Pan Bóg podarował. To znaczy z brakiem dużego, pięknego głosu, jaki powinien mieć pieśniarz. Ale za to miałam dobry słuch i myślę, że byłam osobą bardzo muzykalną. I jednocześnie coś w tym głosie takiego było, że chodziłam w szkole na chór. To pan Marczyk, który nas uczył, ciągle się zastanawiał, do jakiego głosu mnie przenieść, bo w każdym głosie za bardzo się wybijała ta barwa, czyli nie pasowała do żadnego głosu. I potem to już tak normalnie, jak większość dzieci
To znaczy akademie szkolne, śpiewałam romanse Wertyńskiego, śpiewałam balady Okudżawy, którego kochałam. A potem w szkole średniej to już zaczął mnie wychowywać Wojtek Kowalski, Agnieszka Osiecka i Jeremi Przybora przede wszystkim. Miałam zupełnie nieprawdopodobne wzorce. I też dosyć wcześnie wiedziałam, że właśnie nie mając tego głosu, dzieją się cuda, kiedy już zaczynam śpiewać w klubie studenckim Stodoła, bo tam mnie zaprosili moi szkolni koledzy Andrzej Wojciechowski i Krzyś Pintek. To coś takiego się dzieje, że mimo, że śpiewam tak cicho, to ludzie cichną jeszcze bardziej i chcą tego słuchać. Czyli wiedziałam, że na czymś to polega, że jestem potrzebna. I to jest nadzwyczajnie miłe uczucie. Ja bym powiedziała, tak, niech pani usiądzie, bo to jest moje miejsce. Proszę sobie usiąść. Proszę sobie usiąść. I wiedziałam, że coś takiego się dzieje, że jestem potrzebna, a jak wiecie, nie wiem, jakie uczucie jest milsze niż to, że się jest komuś potrzebna. A czy może nie jest tak, że mówisz o obiektywnie wielkim głosie, ale to jest tak inne, pewnie słyszysz to często, dlatego nie boję ci tego powiedzieć, że no, słyszeliście państwo, tak się już było miło przed rozpoczęciem spotkania, a to tak jak u Hitchcocka będzie coraz lepiej, że ten głos Magdy, jak śpiewała kołysankę z dziecka Rozmery, to jest ten głos i tylko ten jeden głos i my wszyscy słuchając, myślę, że większość z nas, może nie wszyscy, odpoczywamy, albo słyszymy poezję, albo coś nam się śni na jawie, że to jest ten jedyny głos, właśnie głos Magdy Umer i choćby ktoś starał się być właśnie, albo popisywać, że ma tam te oktawy, to nic nie znaczy w sumie. No, miło jest mi to słyszeć, ale rzeczywiście tak było, że kiedy byłam młodą dziewczyną i tą studencką piosenkarką zaczęłam odnosić pierwsze sukcesy, wygrywać jakieś festiwale studenckie, to zaczęło się pojawiać szereg złych recenzji, że jak ona śmiewa, w ogóle wychodzi na scenę i szepcze, albo miałczy, albo coś takiego robi i tak dalej. I z jednej strony było tak, a z drugiej strony na przykład przychodziła Ewa Damarczyk i mówiła, że jej się to bardzo podoba. I przychodził Piotr Skrzynecki, przychodził Marek Rechuta i ci ludzie byli dla mnie ważniejsi niż ci recenzenci. A jak to się stało, Magdo, że właśnie, bo to na bardzo wczesnym etapie takiej pięknej, bławatnej, wrażliwej dziewczyny, która była takim objawieniem w polskiej rozrywce, ta rozrywka była na niebożebnie wysokim poziomie, o tym nie zapominajmy, kompletnie coś innego niż dzisiaj, że od samego początku to jednak była poezja. Zawierzenie poezji, to nie był nigdy, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, big beat czy rock and roll. Umer to była poezja, to był Leśmian, to było, nawet jeśli to była poezja współczesna i liryczna bardzo, duet z Nardelnim, to wszystko była poezja, od samego początku aż do dzisiaj. No, myślę, że to było trochę dlatego, że ja nie chciałam być w życiu piosenkarką i nie chciałam być w życiu aktorką, a chciałam być w życiu nauczycielką. I dlatego poszłam na studia polonistyczne i moim marzeniem było być taką Anią z Zielonego Wzgórza i miałam ten rodzaj nadwrażliwości, stwarzania sobie światów i myślałam, że to będzie szczytem moich marzeń. I pamiętam też, że już odnosiłam takie sukcesy jako dziewczynka 7-8-letnia. Ja na przykład przyszłam do szkoły i w ogóle jeszcze nie umiałam czytać, a niektóre dzieci już umiały. Po pół roku czytałam bardzo dobrze i jak pani musiała wyjść z klasy na chwilę, żeby tam czegoś przypilnować, to kazała mi czytać jakiś fragment czegoś i te dzieci takie może trochę niegrzeczne milkły i słuchały. Czyli ja wiedziałam, że jako to dziecko 8-9-letnie, że ludzie chcą słuchać tego, co ja czytam, co ja mówię, co ja tam śpiewam i tak dalej. Tak było. Ale właśnie to, że chciałam być nauczycielką, czyli bardzo interesowało mnie język polski i w ogóle humanistyka. I miałam wspaniałych profesorów, i profesora Saloniego, i profesora Utuchiewicz. I po prostu jak ja czytałam w szkole wiersze Norwida,
przeżywałam coś takiego, czy na śmianę, bo ten mojego pańszego, przeżywałam coś takiego, czego nie da się z niczym innym porównać. Czyli to było zawsze mi najbliższe. Na przykład poezję Wisławy Szymborskiej poznałam bardzo późno, bo w 1962 roku wyszedł taki tomik Sól. Dopiero od tego tomiku zaczęłam wiedzieć, że ja już nigdy żadnego jej wiersza nie opuszczę. Ale ona nie była wtedy znaną Wisławą Szymborską, tylko ona była taką poetką, która odpisywała ludziom w redakcji Twarzycia Literackiego na jakieś pisma i tak dalej. I do tego stopnia to mnie interesowało, że pracę magisterską w 1972 roku napisałam o poezji Szymborskiej, Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej i poetek małopolskich. Czyli to mnie zawsze interesowało. Zawsze interesowało. A że w tym czasie tego typu piosenka szalenie się podobała masą, nie tylko 50 osobom, tylko bardzo wielu ludziom, no to i było wielu cudownych młodych kompozytorów. Miałam szczęście, że Krzyś Kwitel, który był w mojej szkole i który mnie namówił na tę całą zabawę, napisał taką piosenkę Przepraszam za słońce, przepraszam za deszcz, albo Koncert jesienny na dwa świerszcze. Te piosenki stały się od razu znane nie tylko w środowisku studenckim. To prawda, ale to się nie skończyło absolutnie w pewnym okresie życia. Ta twoja droga artystyczna ewoluuje, ale poezja wciąż jest, bo ty jesteś muzą, ty jesteś ulepiona z poezji. Tak ciebie odbieram i myślę, że widzowie na pewno i twoi fani również. Niedawno zupełnie udzieliłyście obie takiego wywiadu wspólnego z twoją przyjaciółką Krystyną Jandą, gdzie pani Krystyna mówiła, że no Magda Bumer, jeśli chodzi o poezję, no wiesz wszystko na temat każdego poety i rodzaju twórczości i charakterystyki twórczości, jeśli ma jakikolwiek kłopot czy niepewność, dzwoni do ciebie i mówi, nie wiem skąd ona w tej głowie się to wszystko mieści. Cytuję panią Krystynę. No tak, ale to bardzo jestem wdzięczna, ale to nie jest prawda. Ja bardzo wielu rzeczy nie wiem. Pamiętam, że było chyba 200-lecie Uniwersytetu Warszawskiego i ten uniwersytet zrobił z nami absolwentami w ogóle uniwersytetu wywiady i pamiętam, że był i Muniek Staszczyk, i Kasik, no w ogóle bardzo dużo różnego typu osób kończyło te studia i wszystkim nam zadano to samo pytanie, co nam te studia dały. Właściwie wygrała moja odpowiedź, bo ja powiedziałam, że te studia dopiero uświadomiły mi, jak wielu rzeczy nie wiem. Gdybym ja nie studiowała polonistyki, ja nie miałabym pojęcia o całej masie rzeczy, które nie są w stanie być zapamiętane przez jedno kruche życie ludzkie. Także naprawdę myślę, że bardzo, bardzo wielu rzeczy nie wiem, ale w tym sensie mam młody umysł, że jeśli nie wiem, to chcę się dowiedzieć. Jeśli nie wiem, to chcę się dowiedzieć, to powiedziałeś to zdanie i od razu przyszło mi do głowy, jak ważna na twojej drodze jest dar uważności, dar, który zauważania drugiego człowieka, dar, który sprawia, że właśnie idąc ulicą, rynkiem Ostrowa Wielkopolskiego, podchodzą do ciebie, no szczerze mówiąc, nawet panowie po dwóch piwach, bo oni wiedzą, że mogą ci powiedzieć miłą rzecz, bo mówią miłą rzecz. Ale po dwóch piwach mają śmiało. Może tak być, zgadza się. I to jest właśnie coś, co myślę jest kontynuacją takiego długu zaciękniętego przez ciebie ku wszystkich tych niebywałych postaciach ze świata kultury, z którymi nie tylko się poznałaś, ale byłaś blisko, których dzieło, myślę, zwłaszcza w dwóch nazwiskach, Agnieszce Osieckiej i Jeremi Przyborze, no zwłaszcza o Jeremi Przyborze, w dużym stopniu dzięki tobie, nie mówię o ich dziełach, tylko o osobach, no dzięki tobie my ich znamy lepiej, bo poświęciłaś ogromny kawałek życia, energii twórczej, pracy, żeby nam o Jeremi Przyborze, czy o Agnieszce Osieckiej, o wielu innych, ale te nazwiska wydają mi się wyjątkowo ważne, opowiedzieć i pokazać. No, los mi dał takie szczęście, że mogłam ich poznać, a nie robiłam nic w tym celu, żeby ich poznać. No,
do głowy mi nie przyszło, że kiedykolwiek do tego dojdzie. Oczywiście jako dziewczyna mała, już 9-10-letnia, słuchałam piosenek Jeremiego Przybory i kabaretu Starszych Panów. Oglądałam ten kabaret sąsiadki, bo sama nie miałam telewizora. A Agnieszka pisała piosenki już jako 18-letnia dziewczyna. Wtedy pisała mój pierwszy wals, Psaki Szkoła Leszczyńską i tak dalej. A kiedy Agnieszka miała lat 18, ja miałam 5. Także też od wczesnego dzieciństwa z ich twórczością się spotykałam. Chwilę potem spotkałam się z twórczością Wojtka Młynarskiego i zawsze podkreślam, że on wychował mnie, po prostu wychował to trzecie. I nagle ja tych wszystkich ludzi poznaję. I to tak, Jeremiego przez przypadek, bo pracowałam w telewizji jako młodszy redaktor, a w tym czasie w telewizji pracował jako starszy redaktor Jeremi Przybora, który zresztą wcześniej pracował w radio z mamą Wojtka Młynarskiego, panią Magdaleną. I kiedyś ja szłam na obiad, a Jeremi wychodził z obiadu i zderzyłam się z nim w drzwiach. I przerażona, co ja zrobiłam, a on się tak uśmiechnął i był taki miły i taki cudny, że ośmieliłam się zaproponować mu zrobienie programu, bo wtedy robiłam taki cykl programów poświęcony piosence literackiej i robiłam programy z Markiem Gerhutą, z Leszkiem Długoszem, z całą masą ludzi cudownie śpiewających. I Jeremi się zgodził, o dziwo się zgodził. A potem pierwszy program zaproponował, abyśmy zrobili cały cykl, a nawet wymyślił genialną rzecz, że będziemy rozmawiali ze sobą wierszem. I napisał te rozmowy rymowane. I właściwie opowiedział całe swoje życie piosenkami. Nazywały się te programy Zwierzenia przy fortepianie. I potem musieliśmy przestać to robić, ponieważ w Polsce wybuchł stan wojenny. A jak wybuchł ten stan wojenny, to mnie wyrzucono z telewizji jako element groźny, który zagraża ustrojowi socjalistycznemu. I ja wyemigrowałam do Francji na jakiś czas, potem wróciłam. No nieważne, też mnie wyrzucono jako groźny element i zaczęłam już robić coś innego. A w międzyczasie zadzwoniła do mnie jeszcze w 1973 roku Agnieszka Osiecka, nie wiedziałam skąd się mój telefon i powiedziała, że słyszała mnie w radio i że chciałaby dla mnie pisać piosenki, czy mogłabym się z nią zobaczyć. Ja się z nią umówiłam w hotelu Bristol i pamiętam, że to było wtedy, kiedy urodziła się Agata, bo Agnieszka przyszła do mnie w przerwie między karmieniami i dała mi te teksty i one mi się nie podobały i powiedziałam, że nie będę śpiewać jej piosenek. I już myślałam, że nigdy w życiu się nie spotkamy. I ja na szczęście po 4 czy 5 latach mi to wybaczyła i w 1977 roku napisała mi taką piosenkę Nie widzisz mała jak to jest, tylko widzisz mały jak to jest. I ja to zaśpiewałam do Włodka na Hornego, pamiętam. I potem znowu wybuchł ten stan wojenny. Ja miałam jechać do Francji, a Agnieszka o tym się dowiedziała i dała mi całą masę listów i rzeczy różnych od ludzi internowanych dla rodzin za granicą, tam w tej Francji. I także dała mi do przewidzenia powieść Janusza Andermana do paryskiej kultury, do pana Jerzego Giedroycia. I w ogóle dała mi takie odważne, wtedy bardzo odważne politycznie zadania. Ja to wszystko wykonałam i ona była wdzięczna i wtedy zaczęłyśmy już się przyjaźnić jako osoby, nie jako piosenkarka i autorka, tylko jako ludzi. I zawsze wychodziła za nami Alina Janowska i mówię, tak mi się podoba, a ja mówię, jako kto? A ona mówiła, jako egzemplarze ludzkie. A ten etap, kiedy... jaka była intencja? Ocalić? Wiedziałaś już, że życie ludzkie byłaś na tyle dojrzałą osobą, nie trwa wiecznie. Te programy, które są evergreenami, no teraz wiadomo z jakich nawet podejrzewam, one nie są powtarzane. Rozmowy z Mieszką i Świecie, też pełna dokumentacja, wielogodzinne rozmowy z Jeremim Przyborą. Ale to jest, tego nikt nie odbierze, to jest wydane na płytach DVD, dzięki
tym wielogodzinnym materiałom mamy ich bardziej niż tylko z dzieł. Jaka intencja ci przyświecała? Bo to był też wielki projekt. Była taka intencja, że skoro już, bo ja potem to musiałam powiedzieć, miałam 4 procesy z telewizją, wygrałam te procesy i na chwilę znowu zaczęłam w tej telewizji pracować. Wiedziałam, że muszę zrobić to, co jest najważniejsze, czyli na przykład ocalić kabaret starszych panów. W stanie wojennym robili takie nieprawdopodobne rzeczy, załadowywali na kontenery całą masę teatrów, telewizji, różnych wybitnych dzieł artystycznych i wywozili to do Gdańska czy gdzieś tam. I na pewno się w Gdańsku w śmietniku znaleziono 2 odcinki kabaretu starszych panów i to wszystko, myślę, że dzięki mnie zostało odrestaurowane i też jeszcze wiedziałam, że muszę zdążyć nagrać wywiady z wszystkimi aktorami, którzy grali tam. Nie było Basi Krawczyk, bo ona była wtedy w Ameryce, ale wiedziałam, że muszę z nimi zdążyć zrobić te wszystkie programy i to mi się udało. A o Jeremie zrobiłam po prostu film i cały cykl pod tytułem Dziecko Szczęścia, który się nazywał Wiosna, Lato, Jesień, Zima i w rytmie pół roku opowiadał swoje młode, dojrzałe i stare życie. Ten niesamowity mężczyzna. I to samo zrobiłam potem z Agnieszką, bo wiedziałam, że jest chora. Wiedziałam, że mamy mało czasu i tak się stało, że chciałam bardzo, żeby o jej życiu mogła opowiadać ona, zanim zaczną opowiadać wszyscy lepiej poinformowani. I zdążyłyśmy to zrobić. To było niesamowite, że zakończyłam to tuż przed jej śmiercią. Jaki cel temu przyświecał? No jak wydawało mi się, że to są najważniejsze rzeczy do zrobienia. Skoro Pan Bóg dał mi możliwość obcowania z takimi ludźmi, skoro dał mi możliwość, bo wyposażył mnie w tego typu wrażliwość, że umiem to docenić, umiem o tym opowiedzieć, to jest mój obowiązek. I jestem bardzo szczęśliwa, że odrobiłam tę lekcję. My wdzięczni za to. Ja chciałbym skorzystać z sytuacji, że jest Janek Młynarski z nami, który zna Magdę zdecydowanie najlepiej. Urodzenie. Z nas wszystkich. Czy zgodzisz się nam opowiedzieć właśnie z perspektywy twojej, z perspektywy twojego taty wybitnego na Wojciecha Młynarskiego? Właśnie Magda Umer w waszym domu i poza domem, jak to wygląda? Czuję się, jakbym był wywołany do tablicy w dniu, w którym nie wypadał mój numer po rozgryzieniu systemu pana od matematyki. Ale, no dobrze. Proszę państwa, Magda Umer. Kropka. No cóż, bardzo pięknie się tego wszystkiego słucha. Przychodzi mi do głowy taka myśl, że Magda mogła być kimś w rodzaju takiego, oczywiście nie przez cały czas, ale takiego pomostu trochę pomiędzy dwoma bardzo różnymi, genialnymi charakterami, Agnieszką Osiecką i Wojciechem Młynarskim, bo przez lata wśród odbiorców narosła może taka opinia, czy takie przeczucie, że może... Znaczy ta relacja między Osiecką a Młynarskim na pewno nie była relacją łatwą. To jest bardzo też ciekawe, może Magda dwa słowa by chciała o tym powiedzieć. Ale z mojej perspektywy to jest trochę taka osoba, to znaczy ona potrafiła świetnie znaleźć język z moim ojcem wspólny, co było trudne, na pewno bardzo trudne momentami. Z Agnieszką tak samo i z panem Jeremim tak samo. Wszystkie te trzy charaktery darzyły się wielkim szacunkiem, znały swoją twórczość na wylot, ale myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, żeby może chwilę o tym pogadać, bo dużo mówisz o swoich, o tych wielkich, o tych naszych wielkich. No
on cały czas rąbał w perkusję. Tak. Ja uważałem, że takie rzeczy jak... Rąbał w perkusję. Uważam, że takie rzeczy jak poezja śpiewana czy piosenka aktorska to są dziedziny, które że trzeba wymyślić jakiś sposób, żeby przestały po prostu istnieć. Bardzo mam frajdę, że to mówię teraz. Ale nie, to oczywiście perspektywa wczesnego nastolatka. Natomiast myślę, że to jest bardzo ciekawe tutaj z pozycji widza słuchać Magdy, bo czasami mamy okazję się wspólnie na jakiś temat wypowiedzieć, czy spotkać w jury, czy przy okazji jakiegoś wydarzenia i zawsze sobie miło rozmawiamy, ale tutaj mamy do czynienia, myślę, podczas takiej rozmowy z jakimś takim znakiem czasu. Nie mogę uciec od refleksji na temat tego stanu, prawda, naszej kultury, tego jak, czy my dzisiaj, czy młodzież na przykład robiąca świetne rzeczy też byłaby w stanie mówić długo z zapartym tchem o swoich wielkich wzorach. Może teraz to jest tak, że to się wszystko jakoś rozmywa, że mamy dużo więcej możliwości, żeby po prostu przyswoić przez godzinę miliony obrazków, prawda? I, no takie myśli mi chodzą po głowie w każdym razie. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Magda się nie zmienia. Magda z mojej perspektywy bo myślę, że na to państwo liczą najbardziej. Magda potrafi zamknąć klub, wyjść ostatnia. Nie ma już nikt siły na nic, a Magda jest w stanie siedzieć i dalej rozmawiać i opowiadać o literaturze. I cenię sobie bardzo nasze bardzo, bardzo późno-nocne lub wczesnoporanne powroty pod rękę z teatru do hotelu na przykład. Niesamowite. Takie to jest wszystko... Nie wiem. No wiecie państwo. Tak, a dla mnie jest niesamowite, że takie dziecko, które się urodziło... Dzięki, Janku. Nagle jest po prostu... Już nie jest dziecko. Jeleniu Przybora, myślę, był dla nich wszystkich punktem odniesienia i to po prostu był mistrz nad mistrzy, a jednocześnie na tyle byli utalentowani, że spokojnie mogli z nim konkurować. I myślę, że był taki czas, kiedy już o Jeleniu trochę zapomniano, a Wojtek Młynarski był absolutnie najważniejszy. A z kolei Wojtek rywalizował z Agnieszką. I były takie czasy, kiedy zazdrościli sobie tego do tego stopnia, że może i nie bardzo umieli ze sobą przebywać. I Agnieszka, która bardzo pomogła Wojtkowi w jego debiucie, to ona zwróciła uwagę na tego zdolnego, młodego chłopca i ona powiedziała Jankowi Borkowskiemu w Radiowej Trójce, że należy się tym chłopakiem zająć, bo on ma nieprawdopodobny talent. I ona mu pomogła, o czym zresztą Wojtek w swoim dobrym czasie często mówił. Po czym znowu była epoka, kiedy mówił, że to jest grafomanka, wszystko bez sensu i tak dalej. I ją bardzo krytykował. Aż potem, kiedy Agnieszka zmarła, napisał najpiękniejszy wiersz, jaki ktokolwiek napisał dla Agnieszki i o Agnieszce. I myślę, że oni, jacy by nie byli w takim życiu prywatnym, koleżeńskim, kłótnie zadarli, niesnaski z różnych błahych, mniej lub bardziej powodów, to nie było takiego czasu w życiu, żeby nie doceniali swojej twórczości. Może właśnie umieli je tak cenić, jak nikt inny na świecie. Myślę, że bardzo kochali to, co robili. Bardzo Ci, Magdo, dziękujemy. Nawiążę jeszcze do tego, o czym mówił Janek i sam absolutnie również mogę powiedzieć, że doświadczyłem tej magii Magdy Umer, jeśli mogę tak to określić, w stopniu zdecydowanie mniejszym, ale
no, nigdy nie zapomnę. Nawet tutaj raz przywołaliśmy to wspomnienie zresztą łączące naszą trójkę, bo w 2019 roku byliśmy razem w jury przeglądu piosenki aktorskiej, jeszcze Maja Kleczewska i Bogusław Sobczuk. Ja musiał wcześniej wracać i po gali bardzo pięknej Magda, wówczas pani Magda. Mieliśmy pierwszą naprawę Ralfowy Kamińskie. Wspaniała kariera. Dwa lata temu, nie wiem czy wszyscy to Państwo pamiętacie, był w jury Grand Prix Comedia. Nie byłaś w najlepszej formie, bo miałaś problemy rodzinne poważne. I Maja Kleczewska, niestety nie mogę sobie tego przypisać, bo to Maja Kleczewska dzisiaj Sławne Dziady w Krakowie, w Teatrze Słowackiego, reżyserka teatralna, poprosiła Magdę Umer i Andrzeja Strzeleckiego, który Ci towarzyszył, może porozmawiajmy, jest bankiet zakończeniowy, coś sobie powspominamy. Powiedziałaś, nie, może nie jestem zmęczona, pójdę do hotelu. I chyba pan Andrzej powiedział, a może chodźmy. I to była czysta magia, proszę Państwa, bo i myślę, że zapamięta to Maja na pewno. Magda również, pan Andrzej też to pamiętał. Jestem o tym pewien. Myśmy usiedli w Teatrze Kapitol, zaczął się bankiet. Usiedliśmy w kąciku z większą niż mniejszą ilością wina. I zaczęli ze sobą rozmawiać. My byliśmy słuchaczami, a to wyjątkowa... My w sercu. Wyjątkowo była komfortowa sytuacja. Magda z Andrzejem i to była rozmowa, którą ja do dzisiaj pamiętam w szczegółach. Pamiętam opowieść o Zofiku Cudnie w pociągu. Pamiętam o Krystynie Jandzie i Marku Grechucie. Pamiętam i tle obyczajowe. I że to wszystko pamiętam. I o Leszku Kołakowskim. Ja to pamiętam, o czym i o kim wówczas mówiliście te 4 lata temu. I w ogóle nie widzieliśmy, że czas upływa. Ja tego nie zauważyłem. I w momencie, w którym ocknęliśmy się, to jest trochę to tak jak Janku mówisz o Magdzie, nagle bankiet się skończył, a myśmy nie zauważyli, że się zaczął. Już wynosili, już tylko my zostaliśmy na tej sali. Jeszcze Andrzej Strzelecki dał mi z nieśmiałością płytę Teatru Telewizji z dużymi obawami. Był we wspaniałej formie. Pryskał poczuciem humoru, optymizmem. Żebym zobaczył, ja zobaczyłem, spodobał mi się szalenie. Wysłałem mu SMS-a i pół roku później nie było już Andrzeja Strzeleckiego. Jakie to jest ważne i jakie to jest celowo podarowałem Państwu tę historię, z której jestem szczęśliwy i dumny, że mi się przydarzyła. Jestem szczęściarzem, zdaję sobie z tego sprawę. A zarazem, jakie to jest ważne właśnie, że poza Twoimi dokonaniami autorskimi, spektaklami, które reżyserujesz, recitalami, publikacjami, wypowiedziami, wywiadami, tym takim całokształtem twórczości, myślę, że Twoją misją jest opowiadanie, no i filmowanie, i słuchanie, i pokazywanie i my z tego czerpiemy. No, też trzeba powiedzieć, że dobrze jest niż słuchacza, bo i Janek, i Ty byliście, i Maja byliście wspaniałymi odbiorcami, to znaczy myśmy z Andrzejem czuli, że chcecie się tego wszystkiego dowiedzieć, że wspaniale nie tracicie czasu na jakieś rozmowy ze starymi ludźmi. I to jest bardzo dziwne, bo jakby to śmiesznie nie zabrzmiało, ja ogromną część swojego życia przemilczałam. Ja nie jestem osobą towarzystwą i nie jestem osobą, której się nie zamyka buźnia.